Szymaneczko, panowie i panie, co dzisiaj robimy? Otwieramy sobie Crown Zenitha. Postanowiłem, że otworzymy Crown Zenith, dlatego że jeszcze tego nie otwierałem i nie będzie to tylko ETB, bo będzie również Mokutin. Proszę bardzo. I zaczniemy od standardowo Mokutin ETB na drugiej pozycji. Kurczę, chciałbym tego uszkodzić zbytnio. Muszę tylko trochę tą folię przedziurawić i powinienem sobie dać radę ręką. Chociaż, halo, ręka. O, solidny ten plastik mają, ale dobra, udało się. Ale czy uda się dalej? Dobra, mamy to. Więc tak to wygląda. Bardzo mi zależy na tym, żeby mieć ten właśnie tin, dlatego że jest on, no wydaje mi się, trochę ciekawszy niż te standardowe tiny. Okej. Okay. Świetnie. Często tak jest, że jest to przykrzywione. Okej, okay, tak to wygląda. Trochę zagospodarowanie miejsca takie 2x10, ale chodzi o to też, że będziemy mieli wtedy pudełeczko na stokowanie, na magazynowanie kart. Okej, okay, wychodzi. Dobra, macie właściwie kodzik. Proszę bardzo. I mamy tą piękną kartę. Chciałem kupić wszystkie tiny, żeby mieć właśnie wszystkie te romki, ale kosztowałoby mnie to o wiele za dużo. Dlatego też chciałem tylko jedno. Okej. Okay. Mamy tutaj, zaraz wam powiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć boosterków, czyli właściwie o jeden tylko więcej od zwykłego tina. Ten boosterek jest jakiś bardzo napompowany, a więc też otworzymy sobie go pierwszego. Z tego co wiem, jest tutaj też cztery. Pyk. Raz, dwa, trzy, cztery. No tutaj nie mam potwierdzenia przez znacznik Vistar, ale zaraz się okaże. Uwaga, energia zieleni. Łatwo. Dobra. Trekking Shoes. Great Ball. Gloom. Riolu. Starly. Scyther. Emolga. Yungus. Okej, okay, Diancie, Full Art. Ale piękna karta, nie mam pojęcia co to jest. No i rarka to mamy Ditto. Ditto. Spoko, podoba mi się Ditto, ale Diancie mi się podoba o dziwo trochę bardziej. Nie wiem czemu, nie mam pojęcia, ale mi się bardziej podoba. Pięknie. O to właśnie chodziło. Ogólnie Crown Zenith karty nie są dużo warte, dlatego że właśnie jest za dużo tych dropów. Co nie znaczy, że są nieładne. Są one wręcz przepiękne. No i że dobrze mi nagrywa ta GoPro moja. Dobra. Pyk, kodzik i świetnie. Pierwszy raz w tym kierunku jest ta karta. Ok. Lyron. Rare Candy. Carnivine. Grubbin. Skrelp. Helioptile. Helioptile. Wulu. Shinx, Girafig i Bellossom. Come on. Znaczy, come on. Rerka, ale żadna ultra ani nic. Dobra. Dwa boosterki na razie. Nie będę dramatyzować. Dobra. Co tym razem? Jest prąd. Jest prąd. Jest gierki. YouTube. I w ogóle Luxio, Corfish, Oddish, Seal, Cricketot, Aron, Radiant Charizard. Ej, on jest prawie że identyczny do tego, co dropłem przed chwilą z Pokémon Go. Nie wiedziałem, że tu jest w ogóle Radiant Charizard. I V-ka. Świetnie. Mi się podoba Radiant Charizard tym bardziej. Także schowamy go sobie do boosterka. Dobra, nie mogę dwóch naraz, okej. Okay. Pyk. Czyli mamy Eevee i mamy Radiant Charizard. Kurczę, na żywo one są dużo ładniejsze niż na nagraniach. Okej. Okay. Energia ogień,
Pinkurczyn, Jira Freak, Ultra Ball, Shinx, Larvesta, Pawniard, Wyrmer, Pokeball i Zamazenta, ale Arcik genialny. Ale to nie jest ostatnia. Aha. Zamazenta V. No potem mamy Double jako rarkę. A to Full Art jest jako... Pogubiony jestem. Ale mi się podoba. Mogę być tak pogubiony cały czas. I pyk. Czyli Zamazenta V wyliczone. Co jak co, ale ta Diancie mi się nadal najbardziej podoba. Okej. Okay. Diancie, no nie licząc Articuno oczywiście, bo jednak Articuno miejsce top 1. Tak samo jak te dwa inne ptaki. Sunkern, Coughing, Bidoof, Salandit, Purloin, Hoopa. Oho. I Rayquaza VMAX. Full Arctic, piękny. Nie no, kurde. Jednak Crown Zenith też oddaje. Kurczę. Ja chyba muszę się skupić na Pokémon Go i Crown Zenith. Co jak co, ale wreszcie coś dropi. I jest to naprawdę potężne. Dobra. Okej. Okay. Także to siedzi. Ciekawy jestem cen tych rzeczy. Chociaż oczywiście te ceny patrzę tylko tak o dla własnej satysfakcji, bo te karty idą oczywiście do klasera. Tymczasem to sobie zapamiętajcie, bo to zniknie i będziemy przechodzić do Elite Trainer Boxa. Widzimy się za chwilę. 2 hours later. Okej, okay. Lecimy z Elite Trainer Boxem. A sobie przy okazji zobaczyłem tam, co bym chciał właśnie z Crown Zenitha. Jest to ta karta Pikachu. Tylko nie wiem, czy to jest tak o do zdobycia w samym secie ze zwykłych openingów. Kurczę, słabo chyba otworzyłem. Czy jest to jakaś coś typu promka czy coś? Wydaje mi się, że to w secie normalnie, bo jest to w tej zakładce z setem. Ale nie wiem. A ogólnie drugą kartą, którą bym chciał, to jest właśnie ten Rayquaza, którego zdobyłem, także jest w porządku. No jakby nie liczyć tą, co już zdobyłem. To tam jest standardowo Charizard. No tak, przypomniało mi się, że tutaj jest to jedno z najsłabszych wnętrz. Okej, okay, książeczka. Spoko. No i przechodzimy do sedna, czyli... Pyk. Właśnie to. Piękne, co? Oczywiście, że tutaj idziemy dalej. Mamy na przykład tutaj piękne boosterki. Sliwy z Lucario. Kodzik dla was. O, promka. Lucario V-Star. Nie wiedziałem, że to jest promka. Zapomniałem o tym kompletnie. Energię. No tego nawet muszę pokazywać. Segregatory. Niebieskie i czerwone. W sensie... Obydwa kolory. Ok, znaczniki to nie będę pokazywał. No i kostki takie. Całkiem w porządku. Dobra. Mam nadzieję, że mi wystarczy sliwów. Jak nie, to jeszcze mam. Ale chciałbym, żeby mi starczyło tyle. Nie. Właściwie to nie. Nie chciałbym, żeby mi starczyło. Chcę mieć więcej niż mam sliwów. Tak. Czemu mógłbym mówić, że nie chcę mieć więcej tych rzadkich kart, które trzeba sliwować. Dobra, lecimy. Okej. Karta z kodzikiem. W ogóle teraz robię po dwa openingi na filmik. Pamiętam, jak zrobiłem pierwszy filmik z ETB Lost Origin na trzy części, jakby co jest. Luxio, Salandit, Purloin, Grubbin, Skrelp, ciekawe, oj, Helioptile, Yanmega i Lipard. O,
Owy Leopard. Leopard. Ok. Dobra. Metalowa energia. Dusclops. Fajny Pokemonik. Energy Switch. Krokorok. Starly. Switch. Execute. Love Disc. Emolga. Graveler i Tauros. Coś mi tu śmierdzi. ETB powinny dawać co paczkę. Dropa. Mój nie daje. Oczywiście wiadomo, żartuję, nie? Jakby to jest randomowe. I może nie trafię na taką ETB, która właśnie oddaje cały czas. Solarok, Rare Candy, Luxio, Ole Słodziak. Czy on ma wąsa? Wygląda, by miał wąsa i okulary, ten mały pluszaczek. Shatot, Yanma, Ponyard, Cricketot, Shinx, Energy Retrieval i Bellosom. No ale że nawet Holo nie ma? Halo. Czy jest Holo, ale reverse. Leaf Energy, Leiron, Frenzy Sinnoh, Gloom, oj, Scyther, Riolum, Yungus, Cherubi, Starly, Metang i... Tak. Ale no skoro poprzednie dropą, to teraz raczej nie dropnie. Najwyraźniej tak to działa. 3, 4. Ok. Dark Energy, Energy Switch, Krokorok, Lunaton, Cherubi, Execute, Energy Retrieval, Emolga, Love Disc, Pokeball i Oranguru. W ogóle ja tak widzę, jak mi przemijają jakby podwójne te same karty, że to jest szok. Ok. Lecimy dalej. Energia wody. Crushing Hammer. Dusclops. Trekking Shoes. Seal. Potion. Aron. Corphish. Oho. Zaspelowałem, ale dobra. Energy Search i... Dobra. No wreszcie coś. Jakby zasługuje. I Lycanroc na końcu. Dobra. Czyli Manaphy. Również piękny artik. Obie Crownzenith mają bardzo ładne arty właśnie. Bardzo mi się podoba ten arcik. Strasznie mi się podoba w ogóle full arty w Crownzenith. Kodzik. I raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, już spoil poszedł. Trudno. Chciałem zrobić w tą stronę. Salazar, ale no nie wyszło mi i już nie będę tak robił, przepraszam. Metang, Riolu, Starly, Scyther, Pokeball, Yungus, Oranguru, tym razem w reverse i nasza karta to jest Zeraora V. Ale ładnie leśni. Leśni pięknie. Wiecie co? Chyba jednak nagram dzisiaj trzeci filmik. I chyba będzie to właśnie to. Tak sobie myślę, kurczę. Czy by nie zrobić? Trudno, poradzę sobie z zamiennikiem do tego. Nie wiem, co tutaj będzie innego, ale zobaczymy. Ok. Kod. Więc tak. Luxio. Digging Duo. Oj. Shemin. O, fajne. Meowth. Welmer. Shinx. No. Nie widzieliście nic. Larvesta. Oddish.
Izera Ora Vimax, który ma tutaj Pashirisu i tutaj Emolga, a tutaj coś innego, którego nie znam. To mi się też bardzo podoba. Nie wiedziałem o takim. Bea, która dała tutaj swój autograf. Super. Super, super, super. Co prawda dwa Zero Ora, ale no ten Zero Ora jest zarąbiście cute. Ten mi się podoba dużo bardziej. Nie ukrywajmy sobie tego. Dobra. No i nasza Bea, czyli Holo Trainer z podpisem. Gdyby nie było podpisu, to bym pewnie tutaj nie dał tego. A że jest podpis, to jak najbardziej. Pyk. Psychic Energy. Bisharp. Graveler. Pokemon Catcher. Corphish. Ponyard. Seal, Rockruff, Aron, Hop, bardzo spoko podpis, no i wiadomo gdzie on leci, i mamy, ponownie Rayquaza VMAX, czyli ponownie to co chciałem z reguły, nie będę narzekał, jednakże to jest drugi, co jakby u mnie to jest tak, że nie wiem, co robić, ja mam dwie zwykłe. Jedną po prostu daję do klasera, a jednej nie daję. Ale tutaj, no nie mogę VMAXa sobie wrzucić w pudełko taką. Także również pójdę do klasera i tyle. No i hop. O, nie chcę się trzymać. Może uznał, że nie zasługuję na to miejsce, skoro to jest tylko reverse holo. No ale skoro mówię, że ma być, to ma być. I ostatni tutaj boosterek dzisiaj. Dzisiaj w tym filmiku. Raz, dwa, trzy, cztery. On mi się przyjemnie dzisiaj otwiera karty. Powiem wam, że naprawdę przyjemnie. Może dlatego, że tyle dropów jest. Energy, Ultra Ball, Friends in Hisui, Lost Vacuum, Pancham, Snorant, Ponyard, Tangela, Boltoy, Luxio i kończymy na Double. No, takie zywko, kupa. Okej. Okay. No to co? No to nie przedłużam, co nie? Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapkowaniu i subskrybowaniu, proszę was. No subskrybowaniu przede wszystkim. Trzymajcie się. Cześć. Peace.